Dzień dobry, zobaczcie, co tutaj się wydarzyło. Poranna katastrofa. I tak to jest, jak człowiek się spieszy. Ja chyba dałam za mało oleju do tego ciasta. No nie wiem, co się stało. Jest 7, nie 47, bo on wiesz co, za szybko chodzi. O 3 minuty, także jeszcze nie jest tak późno. No ale Dawid tak czy inaczej zaraz musi wychodzić do szkoły. Więc zostawiłam tą gofrownicę. No i robię na patelni. O, zobacz, Dawid, widzisz, rośnie, bo tutaj jest proszek do pieczenia. O, a ja tutaj przygotowuję to w hucznicę. Zdążymy, Dawid, zdążymy. Max, złaź z blatu. On chce pić wodę z kranu. Można. A Roxy na plecaku. Powiedzcie mi, czy wasze koty lubią spać na plecakach? Zauważyłeś, Dawid, że oni zawsze na plecaku śpią? Ja nie wiem dlaczego. Pełno sierści. Ja nie mogę. Ile sierści? No, na każdym. Cały od sierści jest. Na co się czaisz? Co ty kombinujesz? O, ona to tylko patrzy, co by zbroić. Cały czas chce się bawić. No, wcinaj, Dawid, wcinaj. Masz jeszcze kilka minut. Okej. Jak się spóźnisz dzisiaj, to będzie moja wina, no. Tak? Tak. Tak, niestety. Ups. Zdążymy. Ile ich chcesz do szkoły? 8 takich? 8? Tak. No, bo one są takie, wiesz, to tak jakby był jeden, bo one są nadmuchane przez to, że są z tym, z proszkiem do pieczenia. Okej. No. A ty sobie chyba jaja robisz. Przyczaiłeś się i czekasz, aż ktoś będzie wodę puszczał? Halo? Oj, do zlewu. Co tu się znowu dzieje? Kto to otworzył? Że to normalnie po prostu... Ja nie wiem, jak to skomentować. Roxy, wyłaź stamtąd. Roxy! Wariaty tu. Moje dzisiejsze śniadanko nie wygląda zbyt apetycznie, ale będzie pyszne. Tutaj mam tofu hucznicę, awokado z solą i sokiem z cytryny i zielony sok, taki jak najbardziej lubię, czyli jabłko, seler naciowy, cytryna i co jeszcze? I ogórek. Proszę bardzo. Dzięki. Dobre naleśniki sam? Tak. Słuchajcie, Róża od wczoraj jest w tej piżamce. Nie pozwoliła jej sobie zdjąć. A dzisiaj zdejmiesz piżamkę? Nie. Tak ci się spodobała? Założymy dresik, co? Nie. Nie? Załudziłyśmy. Ale co, będziesz chodzić cały czas w piżamce i nie będziesz się myć nawet? Okej, no dobra, porozmawiamy później. Właśnie gotuję obiad, ale nie nagrywam dzisiaj, bo to jest taka zwykła karkówka. Ups, jak zwykle musiało zaparować. Wiecie, z cebulą, przyprawiona papryką, solą, pieprzem. Nic ciekawego, do tego ziemniaczki. Oj. Dobra, ugotuję, posprzątam, bo tutaj mam jeszcze bałagan po tych naleśnikach. Jeszcze w sumie kilka zostało. To może chłopaki zjedzą wieczorem, albo Róża jeszcze zje. No i później nie wiem, co będę robić. Może sobie wyskoczę na jakieś zakupy w sumie. Zobaczymy. Jestem w Lidlu i właśnie patrzę, co mają. Bo jakiś czas tutaj nie byłam. To znaczy, od czasu, jak jest nowa oferta, nie byłam. I właśnie patrzę, że mają kalendarze Chupa Chups. I tak się zastanawiam, czy wziąć moim dzieciakom, ale musiałabym je gdzieś schować, bo oni je zjedzą od razu. Chyba te Chupa Chups są w sumie najfajniejsze. Tutaj z tyłu jest pokazane, co w nich jest. I kosztują 6,99 za sztukę. Kurczę, nie wiem, czy jeszcze później będą, czy nie, więc może bym wzięła. Dobra, chyba wezmę. Są jakieś takie zestawy prezentowe. Prezentowe, no takie zestawy słodyczy. Ojej, jaki katar dostałam. Masakra.
A to są takie zwykłe, takie czekoladki, takie wiedzą najzwyklejsze, to nie. Wydaje mi się, że ten Chupa Chups jest fajny. Te moje kwiatki ulubione, widzę, że już wykupione, ostatni został. A kurczę, moje jeszcze nie kwitną i nie wiem, czy zakwitną, czy nie zakwitną. Nie, to się dostępne szybkie zakupy, a nie na rekordy. Okej? Okay. Bla, 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 bla. Nic mi się nie obchodzi. Zresztą tak, przyszliśmy po wrapy tylko, tak naprawdę. Wrapy. Wymyślę śniadania robię? Bo wcześniej wstaję. Robię tego. No. No, one rzadko są ogólnie. Fajne kontenerki, ale mówiłam, że to jest bez sensu, bo to są tylko takie świąteczne. A co to jest? A wiesz, że ja właśnie bym chciała większe, bo ten jest totalnie za mały, ale bym chciała jakieś takie porządne. Właśnie widziałam dzisiaj, że jest jakiś tam za 200 na Amazonie. A ten ile tu kosztuje? O to... Dobra, spoko. Tak? No. Będzie twój prezent, a ja będę korzystać. Tak, no to właśnie, domyślam się, nie, nie ma opcji. Nie, bo wiesz co, tamten to był taki jeszcze tutaj u góry miał, że w ogóle... Aha, tutaj też można całego kurczaka wsadzić. Nie, no ja bym musiała, wiesz co, się nie, to jest to samo, tylko inny rzut, nie widzisz tego, że to jest samo zdjęcie. To jesteś nienormalny, przecież to są frytki, a to jest kurczak. No, jest takie samo, tak? No tak! To wiadomo, że można zrobić. Mówię, kurczaka. Że można całego... A, nie, to nie widać, że całego kurczaka można włożyć. To masz 32, 31, 39, 14. Ach, to ja nawet nie wiem ten. Co, 30 centów? Patrz, są te, jak to się nazywa. Co, to no. To jakieś gówno małe, takie rzeczy, jak się kupuje dobrego, to się kupuje jakieś większe. No, w sumie tak, bo ja to zawsze kupię najtańsze, a potem jestem niezadowolona. I potem i tak za jakiś czas kupuję droższe. Tak jesteś niezadowolona, wiecznie. Słucham? Tak jesteś wiecznie niezadowolona. Wiecznie niezadowolona? Ale śmieszne. Ale śmieszne. O, patrzcie, za 4. Ładne. O, właśnie, bo ja chciałam Dawidowi kupić świąteczne skarpety, ale były takie kiepskie i stwierdziłam, że jeszcze nie będę i tu widzę, że są o wiele lepsze. No ale ty chodzisz jakieś takie ciepłe, że po domu czy ogólnie? Nie, takie normalne, o takie na przykład, przecież on chodzi w świątecznych skarpetach przez cały rok. On uwielbia 39, 42. No. No. To ma kupić tą mąkę ziemniaczaną? Nie, nie mam. Nie mam mąki ziemniaczanej. Kupić. Aha. Nie, bo ja wszystkie mąki wyrzuciłam, wiesz? Tą też tu miałam? W pudełku? To ostatnio kupiłem? Nie, no wtedy jak robala miałam. Tak. A te piżamki są za ile? Ojej, dla dzieci piżamki 4,99, a dla kobiet za 8. Super. Bardzo tanio. No ja sporo więcej płaciłam. W tym Peacocksie. O. Ale te swetry to są tak brzydkie, że po prostu ja sama nie wiem. Materiał jest do dupy. Materiał jest do dupy, bo nie będzie on gryzł. Jest do dupy materiał? No. Po prostu. Nie, no normalny jest. No przecież 100% bawełny. To pierwszy. No to chyba już taką lepiej, co? Tak, tak, tak. Nie, nie podobają mi się. Ma tylko inaczej złożone. A patrz, to jest bardzo tanie. 4,79. 4,6 lat. Jest taka. Nie no, bo to jest ogólnie fajne, bo to jest takie, wiesz, przytulne, nie? A myślisz, że Dawid chciałby piżamę taką świąteczną? No. Dawid? Tak, no Bartek to nie, no Bartek to gdzie, no. Tylko, że nie widzę właśnie ja tutaj. Widzę, że kupisz, musisz ją no, patrzcie, ale w ogóle jakie super ceny. Widzisz jakieś takie na ten? Co?
Dla widza? No. Skąd? Trzeba powiedzieć do rozmiaru. To są dla kobiet. Majteczki? Tak, majty świąteczne. Nie, nie. Z drugiej strony będą. Ty, ale zobacz, dla Bartka taki na przykład, taka czarna, albo taka, za 9 funtów, weź mi to potrzymaj, ja otworzę, bo to mi się podoba, powiem ci. Ten gość ci się podoba zdjęcia, nie? Niekoniecznie. Niestety, ale... Ale do Bartka, Emka, to ma? Wydaje mi się, że Eska powinien mieć, ale... Nie, co ty? Raz się wypierze, będzie okej. Okay. W twojej suszarce wszystko się robi na M. No, ja to biorę. Dobra. A nie chcesz też takiej czarnej na przykład? Nie chcę. Do pracy? Ten. Co? Czy coś? Nie? Ja mam bluzy. Przecież takie, które mogę wziąć do pracy. Czarną też wezmę. Czarną też wezmę. My jeszcze idziemy kupić ten cały karton tych puszek w koli, tak? A czemu cały karton? No bo tam są podepakowane. Aha. To mogłabyś wziąć ten? Tak. Nie, teraz ty będziesz mnie nagrywał. No jest tu trochę tych pierdół. Jeszcze potrzebuję świąteczną świeczkę. To nie dzisiaj, chodź. Przecież żartuję. Ale wielka. Christmas tree stand. Nie wiesz, że będzie trzeba tutaj ten kubik skrętarką z podłogi ci zarybieli. Jasne, tak, no. No przecież Maxi, sobie do głowy. Maxi, no Maxi Rocks przecież to rozwala. Nie, ja w ogóle tego sobie nie wyobrażam. Przecież ona chatę rozniesie. Ach, są te kieliszki z Love is Blind. Ale to nie są takie matowe. Kurczę, są zalepione, już nie będę odklejać, nie będę taka. Widzę, że są teraz w przecenie. O, są też te. Czego? Halloumi, sir. Czego? Halloumi, sir. No, sir halloumi, tak. Przyszliśmy po wrapy, ser halloumi. Co jeszcze? Bartek chciał kolę i chipsy. No nie, tylko to właśnie kupić, no? No. Ja go lubię wyprowadzać z równowagi. No to może w butelce? Ja lubię w puszce, dlatego powiedziałem, że zeszło. A ja chcę diet. I co? No ja chcę taką. To się poważę. No przecież żartuję. Jak ten, to będziemy tak szybko, to nie ma problemu. Nie, no bez sensu ja chyba. Te soczki już są dla róży? Tak, są soczki. Ja muszę powąchać jeszcze. Dobrze, dobrze, co? Dobrze, dobrze, dobrze. Już przesadziłam, już. Na mnie się wkurza, a sam jeszcze popcorn sobie dorzucił. No bo się ustaliliśmy, że ten, że dobrodne, ja będę nagrywał dni jeszcze. Przecież ja nie dam rady. Takie są fajne coś. Fuj. No, jeszcze coś weź. Tak ty jeszcze nie chcesz rozdziałać. No, a ja się nie zgodziłam. Ja się absolutnie nie zgodziłam. Nie mam tych przekonania, co wziąłem. A musli masz? No, resztki, ale mam. W takim razie ja jeszcze sobie coś założę. Nie. Ser halloumi, chipsy, cola, wrapy i bagietka rzoskowa. No tak. No tak. A co mamy? Ale wiesz, jaki na przykład ja mam problem, żeby Bartkowi kupić bluzę? Żeby dostać w jego rozmiarze i w ogóle, a to są bardzo dobre bluzy, bardzo tanie, także no. Ja nie mówię o bluzy akurat. A o czym? No.
Zobaczcie, tu są takie. Ty, może taką małą sobie sprawimy. Co? A to małą, to może wiecie co, ja chciałam mieć żywą choinkę, ale ja sobie w ogóle nie wyobrażam choinki w tym roku, bo Roxy jest tak szalona, że ona wskakuje na zasłony i patrzcie, jak ustawię. A to co, te są jeszcze tańsze? Ja myślałam, że żywe choinki są bardzo drogie. Pojedziemy do chaty, jeszcze no. Gora. No. Nie będziemy płacić za choinkę. Idziemy do lasu rąbać. Nie, tu przyjdzie, Ach, tu przyjdzie. Nie no. Spójrzcie na to. Czują mięcho. Tak. Robski pani nie kupiła ci skarpetek świątecznych. Nie. Dawid, zobacz co ci kupiłam. Nie kota. Skarpetki świąteczne. Dawid, co to jest? To są moje skarpetki. No wiem. On tak, słyszysz? No czemu ty tak? Nie wiem, że ty nie wiesz, co chodzi, zaraz powiem, ale to chodzi o ten. O spalonego Lewandowskiego. Nie wiem, o co chodzi. No a wiem, co, skarpeta na spalone? Nie, skarpeta spalona. Lewandowski szczuli bramki, tam z rolą Sociedad i tam sędzia, że był spalony. A później wyszło, że to nie była jego noga, nie? Aha. Proszę, skarpetki świąteczne. Chciałam ci kupić piżamkę, ale nie widziałam. A chcesz piżamkę świąteczną? Nie chcę piżamki świątecznej. Jakbyś nie powiedziała, że chcesz mu kupić i to albo się go nie spytała. O, Max! Bierz go, bierz go. Bo byś mu dała, tak samo się cieszyłeś ze sobą. Co? A czemu nie chcesz piżamki świątecznej? No chciałam. Chciałeś? Chciałeś jednak? No to ci kupię, jak gdzieś będzie. Wyjęłam teraz te bluzy dla Bartka i kurczę, powiem wam, że ja bym sobie w sumie też takie kupiła. A na pewno już taką jasną. Bo teraz widzę, że tutaj jest tak MK, czyli 38-40, no przecież to jest kobiecy rozmiar. A tutaj jest męski, tak? Nie. Nie, no tu jest napisane, że to jest męski. Ja to wiecie co, ja się w ogóle nie znam na rozmiarach. Też jakiś europejski? Okej, okay, czyli to są chyba jednak męskie, ale wiecie co? Ja sobie przymierzę, może sobie kupię taką samą. My ogólnie robimy wrapy, dlatego tutaj ta kuchnia wygląda jak po wojnie. I poszliśmy kupić serek halloumi, dlatego że wrapy z serkiem halloumi są przepyszne. Przepyszne. Kuchako? Tak. Już rozgrzewam patelnię i na takiej suchej patelni będę podsmażać właśnie serek i kręcić kolejne wrapy. No tutaj jeszcze co, popcorn wzięliśmy. To jest właśnie ta sukienka, to zaraz ją otworzę i wam pokażę. Tortilla, imbir. A to tutaj mamy takie shoty. Ja sobie wziąłam taki, ale to chyba rano na trzy sobie wypiję. No niekoniecznie na trzy, ale rano. Kieszenka. Jeszcze ogólnie trzy jakieś takie były. No dobra, nieważne. I pomelo, bo pomelo to już za mną chodziło od dawna. Łukasz sobie wziął steki. A tutaj są jeszcze takie, o. Jest imbir. Nie, można wygrać. Jest kurkuma. A co ty patrzysz, mięcho czujesz? Mam na to wygrać. I kupiłam mięcho, tak? Co można wygrać? Coś to mięcho, ale to jest jeszcze kilka dni ważne. Który dzisiaj jest w ogóle? W ogóle, w ogóle. Ale to też jest jeszcze ważne. Może być święty Mikołaj i śpiewa? Tak? Mhm. To myślę, że dla kotów jak najbardziej takie mięcho. Nawet niekoniecznie. Co? Oj, no to sobie zyskany, może wygrasz. I co ja tutaj jeszcze wzięłam? O, wzięłam takie pieczarki i może zrobię faszerowane pieczarki jutro. I jeszcze jeden shot jakiś. Witamina D. I tu jest jeszcze jedna bagietka i ogólnie teraz w promocji są awokado, które podobno dojrzewają w domu, ale one już są dobre. No.
Dobra, zabieram się za te wrapy. Rozpakowałam tę sukienkę, no i muszę wam powiedzieć, że jest naprawdę spora i myślę, że może być troszkę za długa. No i rękawki mogą być za długie. Wiecie, akurat taka jest rozmiarówka 2 do 4, no to byłoby za małe, takie wiecie, na styk. A 4-6, no to już troszkę za duże. Ale to jest bawełna i tak myślę, że może wrzuciłabym to do suszarki. I no oczywiście wyprała i wrzuciła do suszarki i może się troszkę przykurczy. No moja suszarka bardzo kurczy ubrania. Także nie wiem, jejku, no duża ta sukienka. No ale 6 lat, no to już są duże dziewczynki, no nie? No nie wiem, no nie lubię takiej rozmiarówki, wiecie? Nie przepadam, naprawdę. Coś wam jeszcze tutaj pokażę. Ups, spadło mi, dobra, to nic. Na Halloween miałam kupioną taką sukienkę. Muszę ją sobie schować, będzie na następny rok. Nie wiem, czy ją wam pokazywałam, chyba nie. I moja bestia miała bardzo podobną, tylko że ona miała, nie wiem... Nie wiem, czy identyczny wzór, a jeżeli nie identyczny, to bardzo podobny, tylko że ten tył miała taki ładniejszy, dlatego że z tyłu miała tak na krzyż takie jakby tasiemki, coś takiego, no takie paski, o paski. No i wiecie co, ostatecznie stwierdziłyśmy, że nam się nie chce przebierać i się nie przebrałyśmy, a później oczywiście żałowałyśmy. No a może w przyszłym roku się przebierzemy. W ogóle muszę się zabrać za ogarnięcie tych ubrań dzieciaków, a tak nienawidzę tego robić. Ja to już odkładam miesiącami dosłownie. Tutaj mam ten strój, który Róża miała na Halloween i to jest 3-4 lata. To był największy, jaki był, a ona chciała akurat się przebrać za dynię, no więc wzięłam jej. Na przyszły rok już będzie na pewno za mały, także też już muszę go odłożyć. I słuchajcie, tutaj mam już cały kolejny wór ciuszków po Róży. Tutaj są jakieś kurteczki, sweterki, takie rzeczy, które dużo miejsca zajmują. A jeszcze jej ciuchów nie przejrzałam, także będzie tego naprawdę sporo. Dobra, kochani, ja się z wami żegnam. Widzimy się jutro. Dziękuję za oglądanie. I do zobaczenia jutro. Pa!